Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na grę Seven. Chyba tak to się czyta, zresztą zaraz zobaczymy tytuł. Właśnie się uruchamia. O właśnie. To jest to. Gra bardzo fajnie zrobiona, dynamiczna. Obejrzyjmy sobie demko. Z 98 roku firmy Kaneko. Wydała to firma Kaneko. Strzeleweczka jak zwykle bywa, ale bardzo fajnie zrobiona. Zobaczcie, jaka animacja. No powiem, że aż chce się grać. Dobrze, co by nie przeciągać, wrzucamy sobie na początek 3 kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. O co tu chodzi? Aha, wybieramy sobie gracza. Jakim, czym chcemy być? No dobra, niech będzie to. Oj, bomby to były. Pomyłka z mojej strony. A, tu mam ten laser, dobra. O, ciekawe, 3 życia widzę są, słuchajcie. Ciekawe, czy jest kontynuacja, tego nie wiem, bo jeszcze w tę grę nie grałem. Teraz z wami dopiero ją odpaliłem po raz pierwszy. Wcześniej, aby zobaczyłem, czy jest dobra konfiguracja, czy się uruchamia. Także to jest pierwsza rozgrywka i od razu nagranie. O, no tu trzeba jakąś taktykę. Jest kontynuacja, tylko teraz pytanie... Aha, czyli możemy sobie wybrać teraz... No dobra, dalej nie będzie ten sam. Dobra, jakaś tam bombka niech by tam była. Druga bombka. Też bombki to trzeba trzymać na jakieś... Oj, niestety słabo. Bombki trzeba trzymać na jakieś takie gorsze sytuacje. O. No nie najgorzej chyba jest, słuchajcie, powiem wam. Oj, słabo było. Kontynuacja, dobra, lecimy dalej. A może weźmy sobie ten stateczek. Niech by tam było. O, ile tu rzeczy do zebrania. Ile bomb, pięknie. No, tutaj trzeba było... O, niestety. Chciałem rzucić bombę, ale się spóźniłem odrobinę. Odrobinę. Dobrze. Ładnie. Ładnie. O, bomb nie mamy więcej. No i koniec. No. Dobrze, żeśmy rozwalili. A, bo zapomniałem, jeszcze mamy przecież ten laser dłużej trzymając fire. To nie ma autofire'a, tylko po prostu mamy laser. Aha, czyli teraz patrzcie u góry, ten pasek, który jest, to w zależności od tego, ile mamy trafień w przeciwnika, tak on szybko się... A, nie mam już tego, dobra. Dobra. Jeszcze dajmy sobie, no 10 niech będzie. I weźmy sobie ten stateczek. Czyli już nazwijmy to, będzie ta właściwa rozgrywka, mam nadzieję. O, zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. No gra, powiem wam szczerze, że bardzo fajnie zrobiona w moim odczuciu. Fajna animacja, nic się nie zacina. Ja tutaj trochę zmodernizowałem, słuchajcie. A dajmy tego. Ja trochę zmodernizowałem konfigurację mojego emulatora z uwagi na to, żeby no mniej był obciążony. Jak zauważyliście, pewnie nie ma tej grafiki, która była tam wcześniej z prawej i lewej strony obok ekranu. No ale to jest, że tak powiem, podyktowane było tym,
żeby było mniejsze obciążenie, mniejsza zajętość pamięci. No i być może teraz to się przekłada na płynniejsze działanie, no zresztą czas pokaże, bo jeszcze tak naprawdę nie miałem czasu wypróbowania tego na większej ilości gier. No ale zobaczymy, zobaczymy. Kontynuacja, no jasne, że kontynuacja. Niech będzie ten zielony. O! Niestety. Nie tym razem. Znowu skucha była. Dobra. O! A tu jest jednak troszeczkę zadymy. Z tym wszystkim za dużo tych statków. No patrzcie, tylko kończy mi się nieśmiertelność po odrodzeniu i od razu porażka. Czekajcie, może tutaj ze dwie bombki rzucimy, może coś nam to da, nie wiem, czy nam coś da. No dobra. A nie będzie ten. Tym razem. Bombkę, bombkę, dobra, złapał. Dobra. Ładnie. Oj. Niestety. No gra naprawdę, jak widzicie, bardzo sympatyczna. Ojejku, chciałem tą bombkę złapać i nie udało się niestety. No, już nie mamy bombek. Tutaj zbierzmy sobie, co nam się da. Maksymalnie. Oj! Dużo nie ugraliśmy. Uff. Ojejku, nie, co ja zrobiłem mądrego? No i patrzcie, co ja mam teraz zrobić, żeby cofnąć. Nie mogę cofnąć. No nic. Słabo. Był wpis, ale niestety nie udało nam się wpisać. Ale tych, nie wiem co to są, jakieś szerszenie, osy, dziwne stwory. O.
O. No i ostatni kredycik. A niech będzie czerwony. O, bombka jedna. Nie złapałem tej drogi niestety. Oj. No i to był ostatni kredyt. Zobaczymy, czy będzie tym razem wpis. No i patrzcie, nie ma wpisu. Był tylko ten, który nam się nie udał jako ostatnie, na ostatnim miejscu. A niestety nowego nie ma. No cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Nie zatrzymuję w takim razie. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam na kolejne filmiki z retro gier. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!